apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Duch zaś wyraźnie mówi, że w ostatecznych czasach niektórzy odejdą od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, zwodzeni przez kłamców, którzy pozwolili wypalić własne sumienie. Pamiętam, jak w dzieciństwie moja babcia zaparzała sobie kawę. Kupowałem ją w sklepie, mieliłem w domu takim ręcznym młynkiem i obserwowałem, jak zalewa ją wrzątkiem w starym brązowym kubku. Następnie po 2-3 minutach od zaparzenia brała kubek do ust, przechylała i jednym duszkiem wypijała gorącą kawę. No, moja babcia miała znieczulone usta, język i przełyk od picia gorącej kawy, więc nie czuła poparzenia. Ej, nie dopuść, aby twoje sumienie było tak znieczulone i poparzone, że po prostu już go nie czujesz. Nie pogwałcaj, nie zatwardzaj swojego sumienia. Trzymuj je czułym i wrażliwym przez natychmiastowe posłuszeństwo jego głosowi i jego pobudzeniu. I wiesz co? Wtedy diabeł i ludzie nie tak łatwo cię zwiodą. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.